Z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera odbyła się konferencja prasowa, która miała na celu pokazać jedną z wielu inwestycji drogowych w powiecie dębickim, jaką jest remont 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa oraz mostu na potoku Kamienica w Bączałce. Wiceminister Rafał Weber mówił o tym, jak ważne są dobrej jakości drogi powiatowej gminne. Te drogi służą do takiej codziennej komunikacji mieszkańców naszego kraju. Tymi drogami Polacy dojeżdżają do pracy, do szkoły, do ośrodków kultury, do ośrodków zdrowia, do sklepów i one muszą być bezpieczne. One muszą ulegać takiej zdecydowanej poprawie właśnie po to, aby swobodnie i bez żadnego skrępowania można było z tych dróg skorzystać. Podkreślił także, że powiat dębicki jest wzorowym samorządem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków rządowych na remonty dróg. Dzięki staraniom pana starosty Piotra Chęćka powiat dębicki jest wzorowym powiatem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków rządowych na inwestycje drogowe. Zliczyłem, czy zsumowałem środki, które w ciągu ostatnich 3 lat, 2019, 2020 i 2021 trafiły tutaj na inwestycje drogowe, no to uzbierało się, szanowni państwo, blisko 20 milionów złotych. Tyle środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli tego wielkiego narzędzia, które zostało stworzone przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Starostwo w Dębicy, dzięki aktywności pana starosty Piotra Chęćka, pana wicestarosty Adama Pieniążka, ale też radnych, którzy podejmują wspólnie decyzję o tym, żeby przeznaczać również własne środki na te inwestycje, zostało pozyskanych w ciągu ostatnich 3 lat. Gratuluję panu staroście Piotrowi Chęćkowi. Mam nadzieję, że te inwestycje albo zostały już zakończone i już służą lokalnej społeczności do takiego bezpiecznego komunikowania się, albo tak jak tutaj są przeprowadzane. Inwestycja jest zrealizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70% całkowitej wartości zadania. Pozostałymi 30% kosztów powiat dębicki dzieli się po połowie z gminą Brzostek. W ramach prowadzenia inwestycji właśnie w takich miejscowościach, mniejszych miejscowościach z udziałem powiatu, o czym tu pan minister wspomniał, doczekały się poprawy bezpieczeństwa i jak widzimy, te drogi już wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej i bezpiecznie. Serdecznie dziękuję panu ministrowi, bo jak wspomniał, rzeczywiście siedzimy bardzo blisko, ale to jest minister, którego można bardzo pochwalić ze względu na to, że zawsze jest otwarty na nasze sugestie, na nasze propozycje. I przy tej okazji, panie ministrze, bardzo serdecznie też chciałem podziękować ministrowi Adamczykowi i od nas panu premierowi Morawieckiemu za przychylność w stosunku do naszych wniosków, które można powiedzieć ostatnio, o którym mieliśmy okazję prezentować państwu w ramach Polskiego Ładu, w ramach programu inwestycji samorządowych, przyszły ogromne środki, 78 milionów i to będzie ogromne ożywienie również w inwestycyjne i będzie też wzrost zatrudnienia dla naszych pracowników, bo firmy, które wygrywają przetargi, są najczęściej z naszego regionu, z naszego terenu, często z naszego powiatu i to jest dla nas niezwykle ważne. W ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie nowej nawierzchni drogi, remont poboczy, przepustu zniszczonego w wyniku powodzi, remont mostu w Bączałce. Dziękuję panie ministrze, ale prawda jest taka, że to dzięki właśnie panu ministrowi Rafałowi Weberowi ta ziemia dębicka, cały powiat dębicki tak naprawdę bardzo dużo zyskuje, bo oczywiście programy, projekty, wnioski, to wszystko jest ważne, ale ważna jest też taka bezpośrednia relacja, gdzie możemy do pewnych rzeczy przekonywać. Pan minister zresztą wielokrotnie gościł w powiecie dębickim na terenie naszego powiatu, na terenie gmin naszego powiatu i staramy się mu zawsze przedstawić stan faktyczny, żeby oczywiście nie miał wrażenia, że po prostu chodzi nam tylko o to i wyłącznie, żeby pieniądze wydawać. Nam chodzi oczywiście, panie ministrze, o to, żeby bezpieczeństwo tych mieszkańców naszego kraju, o których pan tu wspomniał, było jak najlepsze,
ale też i komfort życia i to, żeby chcieli tutaj mieszkać, chcieli się tu budować, chcieli tu zostawać, nie chcieli wyjeżdżać. Przykładem najlepszym jest ta właśnie droga, przy której się znajdujemy, droga Brzostek-Kamienica Górna, która była w stanie naprawdę katastrofalnym. Ja kiedy zostałem starostą, to miałem okazję, oczywiście wcześniej już miałem okazję jeździć tą drogą, ale kiedy zostałem starostą, no to oczywistym było, że muszę poznać wszystkie te drogi, jak one wyglądają, żeby wiedzieć, o czym mówię, ale też, żeby wiedzieć, o czym mówią mieszkańcy. Kierujemy powiatem dębickim, ale kierujemy w momencie, kiedy państwem polskim kieruje i rządzi rząd pana Mateusza Morawieckiego, rząd Zjednoczonej Prawicy. I tutaj na ręce pana ministra chciałbym właśnie podziękować za to, co powiedział wcześniej, czyli nigdy w historii nie było tak dużych środków i tak dużej pomocy rządowej dla samorządów, czy to samorządów powiatowych, czy samorządów gminnych. I to, o czym również pan minister wspomniał, że poprawa jakości dróg przekłada się w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo i to marzenie, żeby w Polsce były 365 dni, kiedy nikt nie ginie na polskich drogach, może właśnie się ziścić dzięki temu, że poprawiamy bezpieczeństwo właśnie na drogach lokalnych, dzięki programom rządowym również i dzięki współpracy z samorządami. Podczas konferencji przypomniano, że powiat dębicki otrzymał 13 775 tysięcy złotych w ramach Funduszu Polski Ład, które przeznaczy na remont kolejnych dróg w gminach Brzostek i Dębica. Pieniędzy rządowych na poprawę bezpieczeństwa i jakości dróg ma być jeszcze więcej.